Dobry večer. Tak mi do tego momentu vyšli dobře. Chtěli jsme grať v takém bloku od vlastnej polovy, brouni dobře grať na kontry, tam v té 26. minutě nám tam jeden kontr vyšel, střelili jsme branky. Dla nás byl problém v té 40. minutě, že my dostali branky do šatně. To byl tak největší problém. V té druhé polovině my jsme vyšli slabo, přestali jsme grať, ta družina nefunkcionovala. Pak jsme dostali branky a po té druhé brance zase znova jsme už hráli trošku vabank na riziko do pressingu, ale už se neudalo, takže v té druhé polovině jsme zagrali bardzo zle. Dobrý večer. No, bardzo ciężki mecz za nami, ale jaki miałby być, kiedy przyjeżdża tyle jakości do Sosnowca, ekipa, która ma sporo indywidualności. Ale ja się cieszę z tego, że ta drużyna pokazała, że wychodzimy z trudnej sytuacji i mentalnie, i piłkarsko. Ta pierwsza połowa zbyt wiele może tego od siebie, co od siebie oczekiwaliśmy, nie dała. Przegrywaliśmy, natomiast cieszę się ze świadomości piłkarzy, bo w drugiej połowie zagraliśmy zupełnie inaczej, myśląc też o przeciwniku, bo przygotowywaliśmy się na Brookbet. W różnych wariantach jakby wystawiona była ta ekipa i personalnie, i taktycznie, a zaskoczyli kolejnymi rzeczami i cieszę się, że bardzo szybko skorygowaliśmy. Myślę tutaj o pressingu i budowaniu gry i o skokach pressingowych. I generalnie myślę, że ta druga połowa pokazała, że zasłużyliśmy po prostu dzisiaj na zwycięstwo. Gratuluję piłkarzom. Na pewno jest łatwiej przy takiej wygranej na regenerację, bo za chwilę gramy kolejny ważny mecz i skupiamy całą uwagę właśnie na to. Dziękuję.